Siema, wszędzie polskie flagi wywieszone. Nawet nie wiedziałem, że dzisiaj jest święto. Za długo mnie w Polsce nie było, wszystko pozamykane. Właśnie wracam sobie z siłowni. Muszę wam powiedzieć, że zupełnie inny klimat panuje tutaj na siłowni niż w Niemczech. Każdy przychodzi, czy się znasz, czy się nie znasz. Każdy przybija z tobą piątkę, obojętnie, czy jesteś na sali, czy jesteś w przebieralni. Piątka musi być i to jeszcze taka, słuchajcie, żeby klapnęło. Bez względu, czy to są panienki, czy to są faceci. Muszę wam powiedzieć, że bardzo fajna atmosfera jest tutaj na siłce. To jest prawdziwa jeszcze siłka, taką jaką lubię. Jak złapiesz czasami sztangę zardzewiałą, łapy brudne, a nie wszystko wychuchane, wydmuchane. Cały czas ktoś ze ścierką zapierdziela. No i muszę wam powiedzieć, że pomimo tego tutaj na siłce każdy po sobie sprząta. Jest porządek, nie tak jak w Niemczech, że różne narodowości, jeden gdzieś hantle zostawi, drugi gdzieś sztangę, słuchajcie, zostawi z ciężarami. Tutaj każdy po sobie na siłce sprząta. Bardzo mi się to podoba. Miesięcznie płacę 70 zł. Oczywiście są też siłownie takie troszeczkę bardziej nowoczesne. Jest siłownia obok basenu. Nawet tam nie byłem. Zawsze jak tutaj przyjeżdżałem na urlop do babci, chodziłem na tą siłownię. No i od razu po przyjeździe wykupiłem sobie bilecik, ale już tylko w jedną stronę, bo tak zawsze wykupowałem sobie. Tylko na 2 tygodnie płaciłem połowę miesięcznej składki. Laski tutaj na siłowni są też zupełnie inne niż w Niemczech. Oczywiście śmigają też w getrach i tak dalej, ale te, które są troszeczkę puszyste, starają się to zamaskować. Dzisiaj laska na siłce mnie zszokowała. Fajna lasencja, zgrabna, słuchajcie. Na drążku sama się podciągała, chyba z 10 powtórzeń. Byłem naprawdę w szoku. W Niemczech przyłażą latami na tą siłownię i nic po nich nie widać, a nawet dupsko coraz większe. Teraz wiem chyba, po co te dżinsy noszą obcisłe. Przecież w Niemczech jakby się taka matrona podciągnęła z 10 razy, to by narobiła w te spodnie, w te dżinsy. Dobrze, że są rozciągliwe, to by się może nie wylało nogawkami. Czasami się zastanawiam w Niemczech, bo tam jest taka moda, obojętnie jaka figura, jaka sylwetka, naciągają te dżinsy na te swoje wielkie dupska, czasami jak szafa dwudrzwiowa albo trzydrzwiowa, a tutaj jakoś takiej mody nie widzę. Tutaj laski w Polsce są bardziej wystrojone, są ubrane gustownie, ale kiedyś już wam wspominałem, że w Niemczech jakoś nie mają tego gustu. Czasami jak się ubiorą, to wyglądają jak choinka na Boże Narodzenie. Dobra, spadam do domu. Zaraz będę smażył wątróbkę z cebulką. Do tego pajda chleba. Dobrze, że wczoraj zakupy zrobiłem, bo dzisiaj byłaby lipa. Nie pomyślałem o tym, że dzisiaj jest święto. Dowiedziałem się zupełnie przypadkiem. Mam farta, że siłka chociaż była dzisiaj otwarta. Do następnego.